Chyba powinieneś wiedzieć, co nagrałeś na mnie. Co ja nagrałem na ciebie? No. To ty powinieneś wiedzieć, co powiedziałeś. Na ciebie? Nie, na ludzi, którzy mają problemy ze sobą. Z czym? Na przykład z depresją. No to chyba nie odebrałeś tego jak normalny człowiek, tylko jak idiota. No to może razem to obejrzymy i zobaczymy, jak to... Znaczy, jak chcesz, możesz coś opuścić, tylko chłopie, ja miałem inny przekaz, inaczej to odebrałeś. Tak twierdzisz? Dokładnie. To proszę, reżyserkę, pójdźmy to i może wszyscy to odejmy. Okej. Okay. Klik się nazywa Steryd 1. Chciałem poruszyć pewien temat, który mnie irytuje. Depresja u facetów. Jaką wy macie depresję? Wy się czujecie chuj, płakać wam się chce. Siedzicie przed telewizorem, jesteście wieszeni jak Polka Trumpki w szatni od x lat. Wy nie macie żadnej depresji, nie potrzebujecie od psychiatry leków. Wy potrzebujecie iść pobrać krew, zbadać swój własny testosteron, to jest po pierwsze. I sprawy hormonalne. I uwierzcie mi, jeżeli zrobicie badania, to albo wbijacie w dupę teścia i zaczynacie normalnie funkcjonować, albo ci, którzy wbijają teścia, muszą unormować swoje sprawy hormonalne. I będziecie żyli, będziecie się uśmiechali, a nie będziecie zawieszeni i będziecie winę zganiali, jaka jest pogoda, jaka jest to, jaka jest tamto. Nie, po prostu. Naprawdę, żeby być facetem, to trzeba nim być. A nie z faceta zmieniać się babę. I? No, no i dokładnie. Mi chodziło o osoby, to jest inaczej. Odebrałeś inaczej ten przekaz. Chodziło mi o osoby, które są chore. To jest w ogóle inny temat. Osoby, które gdzieś tam biorą używki, czy nawet sterydy anaboliczne, czy biorą, idą na dyskotekę, ćpają, piją i tak dalej i mają ze sobą problemy. Ten przekaz był do osób trenujących, czyli do chłopaków, którzy chodzą na siłownię, którzy mają ze sobą problemy i w tym momencie to był materiał tylko i wyłącznie do nich, a nie do osób, którzy są chorzy, chłopie. No jak widać, internauci i wszyscy inni inaczej to odebrali, tym bardziej ja...